Good evening. Dobry wieczór. Welcome to our health seminar on the especially on the frontal lobe of the brain. I witamy na naszym seminarium zdrowotnym dotyczącym przede wszystkim przedniego płata mózgu. So we're happy that each of you are here tonight. Cieszymy się, że wszyscy tutaj dzisiaj z nami jesteście. And I would like to open with a word of prayer. Chciałbym rozpocząć od wspólnej modlitwy. Shall we stand for prayer? Powstańmy do tej modlitwy. Our Father in heaven, we pray for your Holy Spirit tonight. Nasz Ojcze w niebie, modlimy się o Twojego Ducha Świętego tutaj z nami. And we want to thank you for your Holy Spirit. I chcemy Ci podziękować za Twojego Ducha Świętego. For Jesus' sake. Bo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Prosimy o to. Amen. All right, each night we have been talking about the desire of God to dwell in the frontal lobe of our brain. Każdego wieczoru mówiliśmy do tej pory o tym, że Bóg pragnie, aby przebywać w przednim płacie naszego mózgu. Which I mentioned before to you that this is what, when the Bible talks about the heart, it's largely talking about the frontal lobe of the brain. I już tak jak wspomniałem, kiedy Biblia wspomina o naszym sercu, to tak naprawdę w dużym stopniu mówi o tym przednim płacie naszego mózgu. It's largely talking about the area where God is longing to dwell with us, the area that makes us different than an animal. Jest to miejsce w naszym mózgu, w którym Pan Bóg chce przebywać, a jest to miejsce, które czyni nas innymi od zwierząt. Like I mentioned before, animals have a small amount of frontal lobe. Jak już wcześniej wspomniałem, zwierzęta mają bardzo niewielki przedni płat mózgu. Some animals are very intelligent. A niektóre są przecież bardzo inteligentne. But God gave to us 1/3 of the brain, frontal lobe. Ale Bóg dał nam w istocie taki mózg, w którym przedni płat zajmuje aż 1/3 całej objętości mózgu. And he gave to us characteristics and ability that's far beyond anything else in creation. I dał nam zdolności i umiejętności, które dalece przekraczają wszystko to, co zostało stworzone. As far as this world is concerned. Oczywiście, o ile mówimy o tym świecie. And so, this evening I'd like to have us look at Jeremiah chapter 31 and verse 3. Dzisiaj wieczorem chciałbym, byśmy zaczęli od spojrzenia na Księgę Jeremiasza, 31 rozdział i wiersz 3. The Lord hath appeared of old unto us, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Z daleka ukazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. And so God says, I have loved you with an everlasting love. A zatem Bóg mówi do nas, ukochałem Cię miłością wieczną. How long is everlasting? Cóż to oznacza wieczna? There's no end, is there? Jest to taka, która nie ma nigdy końca, prawda? And so God has clearly told us that even if we're lost, he will never forget us. A zatem Bóg mówi do nas, że nawet gdybyśmy nie byli wśród zbawionych, to Bóg i tak nigdy o nas nie zapomni. And so he's drawing us. He's trying to bring us to him so that we can have a relationship with him. A zatem on nas przyciąga do siebie, ciągnie mocno po to, byśmy mogli wspólnie mieć społeczność.
In Jeremiah chapter 30, verse 17. Natomiast w rozdziale 30 księgi Jeremiasza i w wierszu 17 czytamy. Says, I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord, because they called thee the outcast, saying, this is Zion, whom no man seeketh after. Bo spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. But God says, I'll restore your health. A zatem Bóg mówi, ja odnowię twoje zdrowie. I'll heal you of all of your wounds. I opatrzę wszystkie twoje rany. I will draw you with loving kindness. I przyciągnę cię do siebie miłością. I have loved thee with an everlasting love. Bo ukochałem cię miłością wieczną. And so God is longing for us to give our lives over to him and to make him the uppermost thing in our entire mind and heart. A więc Bóg czeka na to, aż oddamy Mu samych siebie w pełni i potem będzie mógł stać się królem naszego bytu, naszego istnienia. I'd like to turn next to 1 Corinthians. Chciałbym teraz otworzyć pierwszy list do Koryntian. Chapter 6, verse 19 to 20. Wiersz 6. Od 19 do 20. Szósty rozdział od 19 do 20. This is the Apostle Paul. Są to słowa apostoła Pawła. And Paul says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? And ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, to który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. So he's saying, you are the temple of God. A zatem Bóg mówi do ciebie, że to ty jesteś świątynią Boga. You're the temple of where the Holy Spirit wants to live. Jesteś tą świątynią, w której Duch Święty pragnie mieszkać. And you don't belong to yourself, you belong to God. I w związku z tym nie należysz sam do siebie, jesteś własnością Boga. Oh, if we could only allow the Holy Spirit to make that clear in our minds that we don't belong to ourselves, we belong to Him. Gdybyśmy tylko umieli zdać sobie sprawę, co naprawdę znaczą słowa, że nikt z nas nie należy do samego siebie, ale jest własnością Boga. And then in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. I teraz ten sam list, pierwszy do Koryntian 3, i wiersze 16 i 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. And so Paul saying that the Holy Spirit wants to dwell in us, in our heart and in our mind. A zatem apostoł Paweł mówi, że Duch Święty chce mieszkać w nas, chce mieszkać w naszym ciele i w naszym umyśle. And we read the other night that God wants to put his law in our heart. I czytaliśmy też, że
Pan Bóg chce zapisać w naszym sercu Boże prawo. And in our mind. Ale także i w naszym umyśle. And so it's important for us to take the time to study the human brain, to study those things which strengthen the mind, which make it stronger and better, more clear. A zatem ważnym jest, by znaleźć czas na to, by zbadać i zrozumieć nasz mózg, po to, by go uczynić silniejszym, klarowniejszym, żeby chętniej był też otwarty na Pana Boga. And to study those things which damage the mind, which weaken our frontal lobe and weaken our ability to understand and know God. A zarazem też zbadać to, co osłabia nasz mózg i odbiera mu siłę oporu i też oczywiście sprawia, że jesteśmy mniej poddani Bogu. So that we shun those things that weaken the mind. Abyśmy umieli też odłożyć, odtrącić wszystko to, co osłabia umysł. And that we know what to eat and how to live to strengthen the frontal lobe of the brain and to strengthen the mind. I byśmy wiedzieli, jak żyć i co jeść, aby wzmocnić przedni płat mózgu i cały nasz umysł. Remember last night I mentioned something that has been shown to increase the frontal lobe by 27% increase. Jak może ktoś z was sobie przypomina, wczoraj wieczorem wspominałem o tym, że jest pewien sposób, który może podnieść sprawność i wpływ przedniego płata mózgu aż o 27%. Does anybody remember what that was? Czy ktoś z was może pamięta, co to było? All right. Vitamin B1. Witamina B1. Which we get from whole grain products and from whole natural foods. Którą można zdobyć z naturalnych produktów rolnych, a szczególnie tych, które się produkuje ze zbóż. Now tonight, z pełnych zbóż. Tonight I want to study with you another phase of the human brain and its effect on the body. Dzisiaj chcę z wami przestudiować inny etap wpływu mózgu na nasz organizm. And so first of all I'd like to have you turn with me to Proverbs chapter 17 verse 22. A teraz otwórzmy Przypowieści rozdział 17 i wiersz 22. Przypowieści 17:22. Probably all of you know this Bible verse. Przypuszczam, że chyba wszyscy z was znają ten wiersz. It says a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. I wiersz ten brzmi następująco. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. A merry heart does what? Co czyni wesołe serce? It's like a medicine. Jest jak lekarstwo. In fact, another translation puts this, a rejoicing heart. Inny przekład podaje tutaj jako serce, które się raduje, radujące się serce. So a heart that's rejoicing, a heart that's happy, is like medicine. Serce, które się raduje, które się cieszy, jest jak lekarstwo. And it says a broken spirit dryeth the bones. Ale z drugiej strony czytamy, że duch przygnębiony wysusza ciało. I want to show you this tonight. Chcę dzisiaj na tym się skupić. But first of all turn to Proverbs chapter 15. Ale wpierw zanim to uczynimy, to Przypowieści 15 rozdział i wiersz 13. Proverbs 15:13. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken.
Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. And so a merry heart is good like a medicine. A zatem radosne serce jest dobre jak lekarstwo. And so tonight I want to show you from some of the studies that have been done how you can have a merry heart, that it can help to improve your health, and it can change your thoughts and all the rest. I dzisiaj wieczorem chciałbym wam pokazać, co zrobić, byście wy mogli mieć radosne serce, które poprawi stan waszego zdrowia i da wam też dużo radości i spokojny umysł. And so to do this, I have a little illustration that I want to share with you. Żeby to uczynić, chciałbym wam na początku przedstawić pewien przykład. You know what that is, don't you? Wiecie, co to jest, prawda? That's a lemon, isn't it? To jest oczywiście cytryna. Have you ever just eaten a lemon? Czy ktoś z was może po prostu zjadł kiedyś cytrynę? I'm sure all of us have. Na pewno każdy z was to spróbował tego. Now I've cut a little wedge I've cut out of this lemon. Odciąłem taki mały księżyc z tej cytryny. Now the lemon is very juicy. Cytryna jest bardzo soczysta. And if you squeeze it a little bit, you can see the juice coming out of it. I kiedy się ją wciśnie, to łatwo dostrzec sok, który pojawia się tam w środku. And I used to just take lemons and just eat them, because I just love them. Ja pamiętam, że wielokrotnie po prostu brałem sobie cytryny i je zjadałem, bo uwielbiam je. And so I'm just going to enjoy peace while I'm here talking with you. Więc pozwólcie, że spróbuję sobie troszeczkę tej cytryny podczas tego wykładu. They're very good. Jest bardzo dobra. Do you like lemons? Czy lubicie cytryny? Now I want to ask you a question. Chciałbym wam zadać pytanie. Do any of you notice any reaction in your mouth? Czy ktoś z was może zauważa jakąś pewną taką szczególną reakcję w ustach? Oh. No? Yeah. All right. What's happening inside of your mouth? Co dzieje się w ustach? You're getting a little extra saliva in there. Pojawia się trochę więcej śliny i trochę więcej powietrza. Now, why are you getting the saliva? I'm the one that's eating the lemon. How are you getting the saliva? Mam pytanie, jak to możliwe, że wam się pojawia w ustach więcej śliny, skoro to ja jem, a nie wy? You see me eating the lemon, and you've experienced the lemon before. Widzicie, to polega na tym, że widzicie, jak ja jem cytrynę, a sami też macie to doświadczenie za sobą. And so your mind relates to that, and your mind starts making saliva come in your mouth. I widzicie, tak to działa, że mózg wasz odnosi się do tego, co postrzegacie, i zaczyna produkować ślinę po to, żeby strawić cytrynę. Your thoughts, the thoughts in your brain have a very big influence on every cell of your entire body. Myśli w waszej głowie mają niezwykły wpływ na wszystkie elementy, na całe wasze ciało. Just as you reacted to this, because you saw something and recorded it in your brain, and that sent a message to your salivary glands to produce saliva. Tak jak właśnie w tym przypadku, kiedy to, że zobaczyliście, jak jem cytrynę, sprawiło, że wasz mózg
to zarejestrował się, sięgnął do wspomnienia, jak to jest jeść cytrynę i wysłał od razu impuls, by ślinianki wyprodukowały więcej śliny w ustach. So with every thought that you're thinking, you are affecting and influencing the cells of the rest of your body. A zatem każda myśl, która pojawia się w waszym mózgu, wywiera wpływ na wasz organizm. So our thoughts have a great influence. Tak też zatem jest z naszymi myślami, które mają wielki wpływ na nasze życie. On the whole body. I cały nasz organizm. And this is what I want to show you tonight. I oto jest mój główny temat dzisiejszego spotkania. Because God has given to us a very special, very special mechanism in our brain to help us to be able to actually heal the body as much as possible. Bo Bóg wyposażył nasz umysł w pewien mechanizm. Jest to mechanizm, który jest w stanie naprawiać nasz organizm. Now last night I talked to you about the effects of nicotine. Wczoraj wieczorem mówiłem wam na temat wpływu nikotyny. I talked to you about the effects of caffeine. Mówiłem też o wpływie kofeiny. I talked to you about the related drugs that are along with it, morphine and many other drugs. I mówiłem też o innych środkach odżywiających, takich jak morfina i pozostałych, które się akurat po angielsku kończą w ten sam sposób jak te. But tonight I want to talk to you about another, not a drug, but a hormone, a neurotransmitter in our brain. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o czymś innym, nie o takim środku, tylko o neurotransmitterze, czyli o pewnym hormonie, który nazywa się endorfina. Now endorphin is a hormone. It's a neurotransmitter. Endorfina to hormon, który jest też neurotransmitterem. It's actually manufactured in the brain and in the pituitary gland that's down in this area. Nazywa się to, myślę, po polsku neuroprzekaźnik, chyba takie jest polskie słowo. Znajduje się tutaj w tym miejscu, w dolnej części płata przedniego. And it is sent over the body to tell the rest of the cells of your body what's happening up in headquarters. I jest on wysyłany właściwie do całego organizmu po to, aby ten wiedział, co dzieje się w mózgu. And so I'll just explain a little bit. The last night, or I've been drawing some pictures of the dendrites and the synapses in the brain. Wczoraj rysowałem pewne obrazy dendrytów i synapsów w mózgu. And I shared with you how chemical, electrochemical chemicals form in the bouton or in the synapse and go across to another cell, the root of another cell, and there's little receptors that accept it. I wczoraj też wam opowiadałem, jak właśnie w tych synapsach związki chemiczne, które mają też własności elektryczne, formują się, a potem przemieszczają się do innej komórki, do jakby jej korzenia, po to, żeby tam spowodować odpowiednie reakcje. Now, this process is how we think.
Oto jest właściwie definicja tego, w jaki sposób myślimy. Every thought that goes through our mind goes through it in this manner, from one nerve cell to another. Każda myśl, która pojawia się w naszym mózgu, w ten sposób właśnie działa, czyli jest to przemieszanie z jednej komórki nerwowej do innej. But when we experience pain, it also does exactly the same thing. It's sending messages. Pain messages are also sent the same way. W przypadku bólu jest dokładnie tak samo. On też jest w ten sam sposób sygnalizowany przez te neuroprzekaźniki przechodzące z jednej komórki do kolejnej. And so God in his great wisdom has put other little boutons that attach or come close to the main synapse, and when you have any pain, when you're suffering pain, these begin to spray or to put another hormone called endorphin down in to neutralize this so that it doesn't spray so much across. I Bóg to tak sprytnie obmyślił, że stworzył inne komórki przylegające do synapsów i ich rolą jest to, że wtedy, kiedy pojawia się na przykład ból albo dyskomfort, one otwierają swój zbiornik innego hormonu, właśnie dokładnie endorfiny, która trafia do synapsu i sprawia, że ten nie wyrzuca się siebie wszystkich substancji, jakie posiada. So in other words, the effect from the endorphin coming to the cell cuts down the amount of pain that you're suffering. Innymi słowy, ilość endorfiny trafiającej do komórki zmniejsza ilość odczuwalnego bólu. And I know that all of us are very happy. Wiem, że to się wam na pewno bardzo podoba. And I'm sure all of us would love to have a whole lot more of that at certain times. I wiem, że każdy na pewno chciałby tego doświadczyć w różnych życiowych sytuacjach. Especially when we go for surgery or we go to a dentist and he's digging in our mouth, drilling in our mouth and we say, boy, I wish I had more endorphin. I szczególnie wtedy, kiedy mamy być operowani albo idziemy do dentysty i będzie wiadomo, że będzie wiercił i robił różne nieprzyjemne rzeczy. Wtedy by się nam przydała ta endorfina. You see, man gives you a substance called codeine. Jak widzicie, ludzie mogą dostarczyć pewnej substancji nazywanej kodeiną. And codeine actually puts a wall right across here to block off the pain. So the pain, the receptor can't send the pain. I rolą kodeiny jest stworzenie swego rodzaju muru między poszczególnymi synapsami, tak żeby te substancje nie mogły się przedostać do innej komórki i w ten sposób zablokować impuls bólu. And so when we take pain medication, we are actually blocking the ability of the cell that's in pain from being able to send. It's still here, the pain's there, but it can't get over here, it can't send it on. Więc to, co robimy, biorąc tabletki przeciwbólowe, to tak naprawdę zamykanie drogi, aby ta komórka mogła wysłać sygnał o swoim bólu, cierpieniu. Ten ból tam wciąż jest, tylko tyle, tylko że on nie dociera do drugiej komórki i w związku z tym jest nieodbierany. Now, the part that's not so good about that is that the pain chemicals from that pain is still here, they're backed up, and they're still here, but they can't get across because they're blocked. The doors are shut. Niestety złą rzeczą w tym jest to, że w tej komórce te substancje, które są tworzone przez ból, wciąż się w niej znajdują i jest ich tam dużo i nie mają się jak wydostać z tego miejsca.
And many people eventually get addicted on these drugs because when the pain medication, when the codeine wears off, then the pain that was stored back here begins to come. Mm-hmm. And then you say, I have to have another pain pill. I to prowadzi do tego, że wielu ludzi się uzależnia od środków przeciwbólowych, no bo kiedy środek przestaje działać, ból natychmiast powraca. And but it can be very beneficial, I can tell you, from my own experience in surgery and in different things, it can be very beneficial sometimes to have something that powerful to be able to deaden the pain. Chociaż muszę wam przyznać też i ze swojego doświadczenia, że dobrze mieć też i tą kodeinę, dlatego że jej wpływ może być czasami znakomity i bardzo się przydaje, czy przy chirurgii, czy w innych sytuacjach. Taki mocny środek. So now I want to mention some of the different things, the different ways that an increase of endorphin will help you in your whole entire life and health. I teraz chciałem wam pokazać, jak większy przypływ endorfiny może zmienić całe wasze życie. By increasing your endorphin. Podwyższając poziom endorfiny, your white blood cells through your whole body will fight better. Białe ciałka krwi będą skuteczniej walczyć. And so your whole immune system fights much better if you have a high endorphin level in your bloodstream. Co oznacza, że cały system immunologiczny będzie znacznie silniejszy, jeżeli w naszym organizmie będzie więcej endorfiny. You see, with drugs, that's not so. Nie jest tak jednak wtedy, kiedy bierzemy leki przeciwbólowe. But with God's medicine, with endorphin, then you have the benefit of a strong immune system to fight bacteria. Ale z Bożym lekiem endorfiną mamy w istocie bardzo potężne lekarstwo, które nas uzbraja do dalszej walki. And as I already mentioned, you have less pain. Już to powiedziałem, że jest wtedy mniej odczuwalnego bólu. As the endorphin level goes up, you feel better. I kiedy wzrasta poziom endorfiny, po prostu lepiej się czujemy. You feel more energy. Masz więcej energii. And you feel more like doing things. I masz ochotę więcej zrobić. And studies have shown that those that have high endorphin levels have less chance of getting cancer. I badania dowiodły, że ci, którzy mają wysoki poziom endorfiny, mają znacznie niższą szansę na zachorowanie na raka. Less chance of getting infections. Czy też infekcji. And less chance of even having arthritis. Czy też sklerozy albo reumatyzmu. And less depression. I przede wszystkim mniej skłonności do depresji. An increase of endorphin can help you lift depression so that you stay away from depressive thoughts. A więc wyższy poziom endorfiny może sprawić, że będziemy bardziej bezpieczni i lepiej strzeżeni przed depresją, będziemy silniejsi. Now, I want to show you the same illustration that I did last night and then show you the difference with endorphin. We talked about how nicotine and caffeine, how they very quickly increase your nerve impulses. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak szybko wpływ kofeiny czy też nikotyny podnosi siłę impulsów nerwowych. The difference between the caffeine and the nicotine is that caffeine has a longer stimulation and then drops off into depression. Różnica między nikotyną a kofeiną polega na tym, że kofeina dłużej utrzymuje swój wpływ, a potem nagle i szybko opada w dół. Nicotine has a short stimulation and a long depression.
Natomiast nikotyna krócej oddziaływuje i jej spadek jest wolniejszy. So I talked to you about the fact that with these drugs, your nervous system is constantly going faster and then very slow and then faster and very slow and faster. You take more coffee, you smoke another cigarette, it stimulates and then depresses, stimulates and depresses. I wczoraj wspominałem, że pod wpływem tych właśnie substancji nasz system nerwowy stale przyspiesza bardzo mocno, a potem mocno bardzo zwalnia. Przyspiesza i zwalnia. Przyspiesza i zwalnia przy każdym, przy każdej dawce jednej z tych dwóch substancji. But the beautiful part of endorphin that God has created in our brain. Natomiast to, co jest piękne, jeżeli chodzi o endorfinę, którą Bóg stworzył wewnątrz naszego mózgu, as our endorphin increases, it doesn't drop below. It does go up and down. It varies during the day. It varies with our thoughts and with our activity. But it doesn't go below into depression. Ale co ciekawe, endorfina, jej poziom też jest zróżnicowany. On nie jest stały, on wzrasta i maleje, ale trzeba przyznać jedną rzecz, że nigdy nie opada poniżej poziomu zero. And so everybody's looking for a quick fix. Everybody's looking for happiness to make them feel good, to give them energy. We all want it. We all want energy. Każdy z nas szuka jakiegoś środka, który nam dałby szybki zastrzyk energii i szczęścia. Coś, co by szybko zadziałało. But when we turn to unnatural drugs, we are actually, we get what we want, but then we lose it very quickly. And then we get what we want when we drink another one and we lose it very quickly. We get what we want, we lose it very quickly. I kiedy się sięgamy po te sztuczne substancje, to istotnie otrzymujemy to, czego chcemy, ale na bardzo krótki czas i potem to szybko tracimy i cały czas to się powtarza. But when we use, when we learn to increase our endorphin, then we get what we want and we can hold it for long periods of time. Ale kiedy nauczymy się panować nad swoim poziomem endorfiny, to wtedy otrzymamy zysk, wsparcie, które będzie z nami nie tylko przez krótki czas, ale przez długi okres czasu. How expensive do you think the medicine or the hormone, how expensive do you think it is for us to get endorphin? Jak sądzicie, ile kosztowałoby zdobycie endorfiny, żeby ją po prostu sobie wziąć? Oh, my friends, God has put it right in the brain. Kochani, Bóg umieścił ją w samym środku naszego mózgu. The only thing it cost is a little effort. Jedyny koszt to trochę wysiłku z naszej strony. And now I'd like to share with you a few things that, a few ways that you can increase your endorphin. I teraz chciałbym się z wami podzielić kilkoma sposobami, które pozwolą wam podnieść poziom waszej endorfiny. Would you like to know how to make it higher? Chcielibyście wiedzieć, jak go podnieść? Less chance of cancer. Less chance of infection. Less chance of the cold, the flu, sickness, runny nose. Żeby mieć większą szansę na zdrowie, a mniejszą szansę na zachorowanie na raka, czy też na inne infekcje, na katar i te wszystkie nieprzyjemne rzeczy. Arthritis that's so painful. Reumatyzm potrafi być tak bolesny. Less chance. A można przecież sobie z tym pomóc. So, the scientists have done a lot of study on how to increase the endorphin and how to hold it at a higher level to keep it, not only hold, raise it, but be able to keep it up in a range like this in your body.
Naukowcy wykonali bardzo poważne badania nad tym, co zrobić, żeby zachować wysoki poziom endorfiny, i to nawet nie tylko powyżej tego zero, ale ogólnie na wysokim poziomie. And at Loma Linda University, our scientists did a study that was filmed. And I watched that film. Na naszej uczelni Loma Linda przeprowadzono pewne badanie, które sfilmowano. I ja miałem okazję ten film obejrzeć. They had a very famous doctor from another university that came and helped them in the experiment. Sprowadzili pewnego naukowca, który pomógł im przeprowadzić te badania. Był to pracownik innej uczelni. And so they set this man, this doctor, he was the one that they experimented on. They set him in a nice, comfortable seat. I był to człowiek, okazuje się, na którym miano ten eksperyment przeprowadzić. A więc postawiono go na bardzo wygodnym fotelu. And they had wires attached to him all over. They had wires. Przyczepili mu przewody z czujnikami. And they had machines that recorded the level of his laughter, the level of the level and tone of his laughter. I mieli specjalne urządzenia, które zapisywały ton i intensywność jego śmiechu. And they showed a film, just a real funny film that were we have these films that are where when you watch them you just laugh till your stomach aches with what's happening. I puścili mu film, który był bardzo śmieszny, taki film, który wiecie, jak się człowiek jak go ogląda, to po prostu śmieje się aż do rozpuku. And as they showed that, and they showed the higher, the louder he laughed and the more excited he got about what was happening, they noticed that his endorphin level in his bloodstream was increasing and going up. I zauważono, że czym bardziej emocjonalnie angażował się w to, co było w tym filmie, czym bardziej się śmiał, tym bardziej wzrastał poziom jego endorfiny. And so it was quite interesting. Just by laughing, he increased his endorphin tremendously in his body. Okazało się, że tylko przez sam śmiech podniósł poziom endorfiny bardzo znacznie. I don't think God intended for us to be sober and sour and sad all the time. I think he wants us to be happy. Myślę, że Pan Bóg nie stworzył nas po to, byśmy byli cały czas smutni i ponurzy, ale chce, byśmy byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Remember our Bible verse in Proverbs 17:22 says that a merry heart doeth good like a medicine. Pamiętacie nasz wiersz z Przypowieści 17:22, który mówi, że szczęśliwe serce jest czymś, co nas wzmacnia. And then the scientists have discovered that when on these marathons where people run and races where people run to win a race and they run a long distance, they notice that sometimes when they get to the end, they just laugh. And they're so happy and they just laugh out loud when they get to the end of their race. I zauważono, że także w różnych długich i ciężkich sportach, takich jak na przykład bieg maratoński czy też inne, zawodnicy na końcu często bardzo się głośno śmieją. Kiedy już dobiegają do mety, naprawdę mocno się śmieją i cieszą. And they noticed that the endorphin in the bloodstream is increased by just exercising. Good physical exercise increases endorphins in the bloodstream. I zauważono, że poziom endorfiny podnosi także ćwiczenie fizyczne. And so
in exercise. It's healthy for your heart, for your blood vessels, for every organ of your body, for your brain, your thought, and for increasing your endorphins. A zatem ćwiczenia fizyczne są dobre dla serca, są dobre dla całego organizmu, dla wszystkich organów, dla mózgu, ale także są dobre, jeżeli chodzi o poziom endorfiny. And so another thing that they have noticed that increases endorphin is using hot and cold contrast for treatments when they're doing hydrotherapy on people. Stwierdzono też, że innym czynnikiem, który podnosi poziom endorfiny w organizmie jest hydroterapia, czyli stosowanie na przemian zimnej i ciepłej wody. I don't know if you've ever had a good hydrotherapy treatment, but I've had lots of them, and I've given lots of them. Nie wiem, czy kiedykolwiek doświadczyliście takiej dobrej hydroterapii. Ja owszem, i to dużo, i też wielokrotnie robiłem to dla innych. Giving a good hot and then very cold application or cold mitten friction after a hot hydrotherapy treatment, it really stimulates your endorphin and stimulates your whole body. Jeżeli na przykład puścimy sobie gorącą wodę i potem nagle puścimy bardzo zimną wodę, to niezwykle stymuluje zarówno poziom endorfiny, jak i cały nasz organizm. And so instead of using pills for many minor illnesses, I'm not talking about major things, but for many illnesses that people suffer, and even their little children, hot and cold treatments are the very best thing for. A zatem zamiast stosować różne pigułki na różne mniejsze dolegliwości, można, i tutaj oczywiście mam na myśli mniejsze, nie te większe, ale można to wszystko zastąpić stosując prostą hydroterapię, także dla naszych dzieci. When my little children got sick, my wife would give them hot and cold contrast baths and hot foot baths and hot fomentations and cold contrast. Kiedy moje dzieci chorowały, moja żona zawsze stosowała właśnie hydroterapię, różne odmiany, między innymi właśnie te takie kąpiele na zmianę w zimnej i w ciepłej wodzie, ale także kompresy. And so when my children would start to get sick, they'd say, "Mom, I need a treatment very bad." I kiedy dzieci czuły, że będą chorować, to często mówiły: "Mamo, potrzebujesz szybko twojej terapii." And one day, when we were living in West Virginia, one of the neighbor boys that watched my wife give a treatment to my boy, he came and he said, "Auntie, I'm so sick. Would you give me a treatment?" I pamiętam, kiedyś kolega, sąsiad naszego syna, dziecka, miał okazję patrzeć na to, jak moja żona udziela takiej hydroterapii temu dziecku, i potem przyszedł do niej i mówi: "Ciociu, ja też się tak źle czuję, może też byś mogła mi zrobić taką terapię." But studies show that hot and cold treatments increase the endorphin, increase the white blood cells, stimulate the body to fight against bacteria and pain and infection, whatever. I badania dowodzą, że takie naprzemienne prysznice, zimny, ciepły, prowadzą do tego, że organizm lepiej walczy z bakteriami, z infekcjami i z wszystkimi innymi problemami. And then another way to lift your depression and to increase your endorphin is by praise, by praising God in thankfulness to your wife for your food, thankful spirit, a spirit of praise and thanksgiving.
Innym sposobem, aby podnieść poziom endorfiny, jest po prostu duch wychwalania i wdzięczności wobec Boga. Duch, który się objawia w prostych rzeczach, w modlitwie, w radości, w podziękowaniu dla żony za to, że przygotowała posiłek, za dobre słowo, w tych wszystkich rzeczach, które możemy tak praktycznie realizować. And this is one of the ways that God has to not only heal the body with an increase of endorphin, but to lift the spirit. Turn with me to Isaiah chapter 61, verse 3. Księga Izajasza, wiersz 61 i rozdział i wiersz 3. And this is exactly what the Bible says is the antidote for depression is praise. I tutaj właśnie mamy dowód na to, że takim prawdziwym antidotum na depresję i na cierpienie jest właśnie to oddawanie chwały Panu Bogu. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. So you notice in this Bible verse, it says to appoint unto them that mourn in Zion. A więc jak widać w tym wierszu, Bóg mówi o tym, aby dać płaczącym nad Syjonem, lub jak mówi ten przykład angielski, na Syjonie. Notice it says in the middle of the verse, the oil of joy for mourning. I tutaj ten wiersz mówi na przykład, aby dać olejek radości zamiast szaty żałobnej, zamiast smutku. And the garment of praise for the spirit of heaviness. I dać zabój zamiast popiołu. And so the Bible says that if we praise, if we have a praising spirit, that he will lift our heaviness. Heaviness is depression. Mm-hmm. I Biblia uczy nas, że jeżeli będziemy wielbić Pana Boga, oddawać Mu cześć, to Pan Bóg zdejmie z naszych ramion ciężar, który właściwie odpowiada depresji. Mourning and heaviness is nobody loves me. Everybody hates me. I'm no good. I can't do anything right. Takie narzekanie, płakanie i jakby depresja wyglądają w ten sposób, że człowiek myśli sam do siebie, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie potrzebuje, nie ma dla mnie żadnej przyszłości. Everything I try to do is wrong. A wszystko, co próbuję zrobić, mi nie wychodzi. I'm no good. Jestem do niczego. Have you ever felt that way? Czy ktoś z was czuł się może kiedyś w ten sposób? Ever been depressed? Czy może odczuwaliście depresję? Yes. Millions of people are depressed. Oczywiście miliony ludzi to przeżywają. And I showed you the other night that these drugs, nicotine and caffeine, increase depression. Eventually they decrease the stimulation and they lead the body into depression. I wczoraj dowiadłem, że kofeina i nikotyna, chociaż stymulują na początku, w dłuższym okresie czasu prowadzą do tego, że stymulowanie jest coraz słabsze, a organizm schodzi coraz bardziej w dół i zostaje tylko i wyłącznie ta dolna część, czyli ta depresja. But by praising God and lifting our heart in thanksgiving and praise,
We can increase our endorphin and we can hold our endorphin up and lift our depression away. Ale przez oddawanie Bogu czci, chwalenie Go, można sprawić, że nasz poziom endorfin będzie stale podniesiony. All right. Now the next point that I want to make is one of the most important parts of the whole thing. And that's to increase the endorphin is love. I teraz ten punkt, który wspomnę w tej chwili, jest prawdopodobnie najważniejszym punktem z całej mojej serii wykładów, a mianowicie idealnym sposobem na podniesienie poziomu endorfin w organizmie jest doświadczyć miłości. So before we do this, I would like to have a 10-minute break in our meeting, and then we'll come back and we'll discuss what love can do to increase your endorphins and hold them up and keep a happy spirit. Żeby omówić tę kwestię naprawdę dobrze, chciałbym wpierw prosić o krótką przerwę 10-minutową, po której wrócimy do tematu i będziemy go dokładnie omawiać. And so we'll have a 10-minute break. A więc czas teraz na krótką przerwę.